Siemano, dziś wychodzę Wam naprzeciw. Ostatnio zrobiłem film, gdzie porównywałem różne produkty różnych firm, takie, które nosi się, powiedzmy, na biodrach, czyli nerki i torby też. No i było dużo próśb o właśnie film na temat tego, czyli jest to... O, tutaj wszystko jest pięknie napisane. Bandicoot TDBDCCD, nie wiem co to oznacza, z firmy Helicon. Czyli po prostu nerka, waste pack, white, lightweight, modular, no. Z tym to nie do końca, ale no jakiś tam mole ma. Nie chce mi się, wszystkie specyfikacje możecie w sumie znaleźć na stronach różnych dealerów. Także nie wiem, czy jest sens, no ale dobra. Powiedzmy, że ma 25 na 14, tak? A ile można ją wypchać, to... Sprawdzimy, na końcu sprawdzimy, czy mieści się w środku taka duża butelka typu Nalgene. Najważniejsze rzeczy, no bo tak, czy to jakieś te zamki są, czy ten materiał jakiś tam jest, no jakiś tam on jest. Czy ja pamiętam, jaki on jest? No nie bardzo. Czy to jest tak naprawdę ważne? No możliwe. Z mojego doświadczenia wynika tyle. Mam to od zimy, zbliżamy się do jesieni. Nic się z tym nie stało, nic się nie rozdarło, nic się nie przetarło. 3-4 ulewy chyba przeżyłem, bo wracałem w deszcz, znaczy w deszcz, w ulewę wracałem do domu z tym. Rzeczy nie zamokły, telefony przetrwały i tak dalej, więc nic się nie stało, więc wydaje mi się, że jest dobre, jeśli chodzi o przemakalność. Na żaglach też to miałem i też nic się z tym nie stało, może tyle, że się pobrudziło. Chociaż brud tego tak naprawdę też się nie trzyma aż tak mocno, jakby się mogło wydawać. Dobra, omówmy to po prostu. Tutaj jest taka jedna duża kieszeń, gdzie mieści się prawie cała moja nieduża dłoń. Poza tym ona jest jeszcze taka, że jest okalająca, więc weźmy coś. Jeżeli na przykład wydawałoby się, że się nie uda, a jednak się uda, można coś takiego schować, widzicie, tak wysokiego. Także ta pojemność jest duża, tutaj smartfon mój się mieścił elegancko, czyli Galaxy 5. Ten, którym nagrywam, bo nagrywam właśnie telefonem, często też się pytacie. Tutaj jest dodatkowa kieszonka z siateczki, nigdy nie używałem. No i w końcu to, czyli te gumki. Czy one, co one pomieszczą? Bo to jest najważniejsze pytanie. O charge'a się pytał ktoś tam. Pozdrawiam oczywiście, bo to jeden z moich takich wiernych widzów. Ja tutaj mam Signala, on jest tylko troszkę węższy, ale on ma dużo luzu jeszcze, jak się jego wkłada, nie? Także tu jeszcze spokojnie ma luz, jak widać, nie? Ja go zresztą tu nosiłem. Nosiłem też gaz w takim układzie. Nosiłem też zapalniczkę przeważnie. Nosiłem też jakiś tam folder. W momencie, kiedy miałem to przy sobie, to brałem jakiś mały folder. On się tutaj mieści na przykład. A jeżeli nie, to tu, bo ta gumka jest po prostu szersza i tutaj można jakiś większy folder wsadzić. Ale nie, tego to Wam nie pokażę, bo jeszcze nie było unboxingu na kanale. A już wiem, że ten film wrzucam dzisiaj, więc to będzie świeżo nakręcony film. Więc załóżmy, że taki folderek tutaj się mieści. Mam jeszcze jedną gumkę. Jedną zawsze miałem luzem, bo wkładałem tutaj albo klucze od samochodu, albo klucze takie zwykłe od domu, czy tam od pracy, tak? To nie koniec, ponieważ tutaj mamy jeszcze dodatkowe dwie kieszenie. I ja to w ogóle odepnę. Zobaczcie. Można to wszystko wyjąć stąd. Przypiąć sobie do innego szpeju, tak, na ten rzep. To jest genialne rozwiązanie. Tutaj mi się na przykład powiększyło. To bym sobie przełożył do plecaka, do kieszeni, która nie ma takiego czegoś. A to bym mógł wykorzystać jeszcze, prawda? Lub coś innego sobie kupić. Może kaburę tą taką na broń. I bym mógł ukrytą broń tutaj przenosić. No wiadomo, że możliwości są ogromne. Co ja tu jeszcze miałem Wam pokazać? Aha, ta kieszeń. Ona tutaj mieści różne rzeczy. Ja mam tutaj taki powerbank. Ten powerbank tutaj spokojnie wchodzi. To jest Acer o pojemności, zdaje się, 8400.
No tak, 8400. Także on tutaj spokojnie wchodzi. Co nie? I jeszcze tutaj mam jedną kieszeń. Też można ją na coś tam wykorzystać. I to spokojnie sobie tutaj z powrotem przypniemy. Cyk, pyk. I zamykam tą. Tutaj bym miał telefon, a z tej strony oczywiście dokumenty. Kieszeń ukryta, o której nie wspomniałem, ale już mówię. Pyk, wrzucam. I tak to nosiłem. Fajne jest to, że ten pasek tu można schować. Więc w momencie, kiedy gdzieś się wybierałem albo do szafki to chowałem, to po prostu ten pasek mi nigdy nie przeszkadza. Zresztą ja tego nie sprzedaję, to zostaje ze mną do przyszłego roku na pewno. Proszę bardzo. Paseczek. Przypina się tak dziwnie, bo kiedy masz to na sobie, to przypina się tak. To jest dziwne. Tu jeszcze mamy mole. Można tutaj coś zaaplikować. Można tutaj jeszcze coś dopiąć, jakieś dodatkowe ładownice. Ja oczywiście tego nie robiłem, bo to wydaje mi się troszkę bez sensu. No ale proszę bardzo, wszystko w środku jest. Nic nie lata, nic nie grucha. Można spokojnie sobie z tym po mieście biegać i nic się z tym nie stanie i najważniejsze, nie zamoknie. Co jeszcze mogę tu schować? Co jeszcze? No, nie wiem, Voyager, XL-ka. No tak, to się zmieści spokojnie, natomiast w pionie to raczej wątpię. Chociaż nigdy nie sprawdzałem. No nie, w pionie by się nie zmieścił. Jeszcze jakieś inne rzeczy? Co jeszcze można na przykład wziąć Fixeda, More Pro C. Czy się zmieści i zamknie? Schowam sobie. Na przykład idę gdzieś tam, prawda, mam schowaną. Kiedy jestem już na terenie, gdzie będę tego używał, mogę sobie przypiąć na przykład tutaj. Proszę bardzo i mam łatwy dostęp z zewnątrz. Natomiast kiedy wchodzę z powrotem między ludzi, gdzieś na teren już miejski, zurbanizowany, mogę to z powrotem schować i nie będzie tego widać. A poza tym mam przedmioty EDC przy sobie, więc super. Co jeszcze? Taka mora? Czy taka mora się zmieści? Mora 2000. Mora 2000 spokojnie się zmieści. Aha, jeszcze jedna rzecz. Pałka teleskopowa. Spróbujemy ją tu zapakować zamiast tej, jak to się nazywa, zapalniczki. Zapalniczkę wsadzimy sobie tu. Uuu, to już teraz to jestem mega wypasiony. No. Nieźle. I mam nawet pałkę teleskopową. Wow. Całe EDC przy sobie. Oczywiście ja tak tego nie nosiłem. Noszę przy sobie zawsze gaz. No i taki zestaw. Dobra, obiecana próba. Dzięki, że tyle wytrwaliście. Trochę długa tarecka. Kiedy mam tutaj tyle gratów, to wiadomo, że mi się to nie zmieści. Ale w momencie, kiedy nie chcę wykorzystywać tego w terenie miejskim, bo nie muszę, więc te rzeczy być może nie będą musiały być w nerce. Mam nerkę, a nie mam dedykowanej tej. Boże drogi, jak to się nazywa? Nie mam dedykowanej kieszeni na butelkę na Aldzin. No to znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ja mam, nie? I zrobię wam tam kiedyś recenzję tego. Ale dzisiaj omawiamy co innego, prawda? Mam to, używam sobie w terenie miejskim. Wychodzę gdzieś do lasu, nie wiem w co tej butelki wsadzić. Nie chcę mieć jej w plecaku, tylko chcę mieć ją pod ręką. Proszę bardzo. Zaraz sprawdzimy. Butelka jest schowana, można ją mieć na biodrze. Wtedy na przykład jeszcze sobie wrzucę to. Tutaj i co jeszcze jest najważniejsze w lesie? Zapalniczka na przykład. Jeszcze zapalniczka by się spokojnie tu zmieściła. Jeszcze nie jedna rzecz i pamiętajcie, że cały czas tutaj mam dokumenty schowane, więc tak naprawdę zabezpieczone, będę miał je przy sobie i nic się z nimi nie stanie, to jest pewne. Mam wodę, mam nóż, mam ogień. No jestem zabezpieczony, załatwiony, a krzesiwo, no tam krzesiwo też na pewno się zmieści. No wrzuciłem zapalniczkę, bo symbolicznie chciałem, przepraszam, znowu przywaliłem statyw. Widocznie to jest mój taki
Tak i tak. Dziękuję wszystkim za oglądanie. To była taka trochę nietypowa, może nie recenzja, ale takie nietypowe trochę omówienie nerki Bandicoot z mojej strony. Mam nadzieję, że kilku osobom pomogłem, bo dopytywaliście się, co do niej się zmieści, więc zmieści się do niej bardzo dużo. Dziękuję, trzymajcie się, cześć!